Chyba tylko cud musiałby się wydarzyć, żeby partia 20 pojedynku O'Sullivana z Williamsem nie była jednocześnie ostatnią w całym meczu. Ronnie O'Sullivan rozpędzony, trudny do powstrzymania, to jak taki ekspres przebiegający przez Crucible Theater. Na peronie pozostanie Mark Williams, a Ronnie O'Sullivan szybko wejdzie do ćwierćfinału. To jedyny scenariusz na dalszy ciąg tego pojedynku i na partię 20 już za chwilkę atak na pierwszą czerwoną dla wykonania Ronniego O'Sullivana. Ale Pudło chciał zakończyć mecz breakiem 147. Łatwiej było spozycjonować z tego układu, z tego ustawienia na bilę niebieską, po prostu zagrywając ze stopbolem. Tu nie było jakiegoś dużego ryzyka wystawienia gry przeciwnikowi. No, ale skoro nadarzyła się ta okazja, to od razu chciał. Podobnie jak w półfinale UK Championship z Markiem Selbym zakończyć Maxem O'Sullivan. Dobrze czuje się Ronnie O'Sullivan, trochę gorzej na pewno w tej chwili Mark Williams. I pytanie, czy zdecyduje się na ofensywną odstawną? Tam jeszcze spojrzał na wózek do prawej narożnej kieszeni, na prawo od różowej, troszeczkę poniżej niej stoją dwie czerwone, które mogą być ułożone na wózek. Cały czas ten układzik pozostawiony, choć teraz już trochę przesłonięte dojście. No ale odważne zagranie Marka Williamsa, otwiera czerwone, mógł zagrać inaczej, inną odstawną, przy której czerwone bardziej pozostałyby skupione w tej dolnej części stołu. Stawia wszystko na jedną kartę. Mark Williams liczy na to, że jeszcze spudłuje Ronnie O'Sullivan na długiej bili i wtedy Mark Williams dostanie tę swoją szansę na przełamanie, na powstrzymanie Ronniego O'Sullivana. Ale w jaki sposób powstrzymać Roniego? Może on sam będzie w stanie to zrobić. Świetne wbicie, czyściutkie zagranie środkiem kieszeni. Tylko troszkę uciekła biała bila i ma ślepy kąt na czarnej Ronnie O'Sullivan. Jeżeli wbije czarną, to w zasadzie gwarantowana pozycja do którejś czerwonej. Tutaj musi coś dostać Anglik, tylko że samo wbicie, no nie jest trudnością dla O'Sullivana. Miał być atak na maksa wcześniej. Co się odwlecze, to nie uciecze. Być może teraz spróbuje ponownie Ronnie O'Sullivan. No ciężko, ciężko wpadają te czerwone, ale widać wyraźnie, że kiedy one kierowane są na ten dalszy rand, wpadają pewniej. Już chyba w tym wszystkim połapali się zawodnicy, nawet Ronnie O'Sullivan, który dopiero zaczął grę dzisiaj w meczu z Williamsem, ale już wszystko to wyczuł, wie, że kierując białą na ten rand na długich kieszeniach, one i tak będą wpadać. Ma swoje cele na ten sezon Ronnie O'Sullivan, jednym z nich wbicie, czy dotarcie do 10 breaków maksymalnych w karierze. Przypomnę, ma 8, w tym sezonie już 2 maksy wbite przez Anglika. No czy nie za daleko? Troszkę może znowu kąt wyrzucający, ale też powinien poradzić sobie z tym Ronnie O'Sullivan. Na pewno jeżeli dobrnie do 40 punktów w ten sposób O'Sullivan, wbijając na zmianę czerwona-czarna, przede wszystkim będzie interesował go break maksymalny, a nawet na drugi plan zejdzie ewentualne zwycięstwo we frame'ie. 24. Równe 140 w tym pojedynku wbił już Ronnie O'Sullivan i patrząc na te statystyki, które widzieliśmy niedawno, wbitych małych punktów w całym meczu, statystyki remisowe, a przy trzech wtedy, czy czterech frame'ach przewagi Ronniego O'Sullivana, to zastanawia. To trochę dziwi, bo wcale przecież tak wysoko nie punktował
Mark Williams, no ale te statystyki na pewno spisywane skrupulatnie i precyzyjnie, także tutaj nie ma co doszukiwać się jakichś błędów. Po prostu frame'y, te bliskie wygrywał, wyrównane wygrywał Ronnie O'Sullivan. Z jednym dużym wyjątkiem, właśnie tym frame'em, gdzie zrobił 140 punktów. Chciałeś 40 punktów? To masz. Teraz czekamy na 80 i ta liczba będzie już świadczyła o końcu meczu, a O'Sullivan będzie chciał walczyć o znacznie, znacznie więcej. Jest, jest do środkowej kieszeni. 48. Może jest do narożnej, no nie wiemy jeszcze dokładnie. Powinna być do środka, z tym, że mało tam jest kąta. Tego kąta nie ma między wcale. Między czerwonymi będzie wracał? Nie. Wykreował sobie kącik, Ronnie O'Sullivan i pozostaje na czarnej. To już jest atak na maksa.